Wielki Czwartek mają miejsce dwie liturgie. Rano w katedrze msza święta krzyżma, podczas której są poświęcone oleje. Krzyżma świętego chorych katechumenów, jak i również jest wieczerza pańska, wieczorem. I ona jest bardzo ważna, dlatego że podczas niej świętujemy ustanowienie dwóch sakramentów, Eucharystii i kapłaństwa. I właśnie na tej wieczornej liturgii się skupimy. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole i rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Jezus jak zawsze mnie zachwyca. Świadomość zbliżającej się męki powinna go paraliżować, powinien być zdenerwowany, trochę taki nadwrażliwy, a tutaj jednak nie. On okazuje miłość do końca. Jak ewangelista zanotuje, do końca ich umiłował. Jak to bywa pod koniec życia, następują podsumowania. A on zrobił podsumowanie z miłości, bo właśnie w niej był specjalistą. Jak to robi? Kolokwialnie mówiąc, na całego, bo ściąga wierzchnią szatę, która symbolizowała jego funkcję i mówi, można powiedzieć tak do uczniów: słuchajcie, będę dla was niewolnikiem. I nakłada na siebie prześcieradło, czyli łamie konwenanse. I podchodzi i myje każdemu nogi, a święty Piotr się oburza i mówi: nie będziesz mi nóg umywał. A Jezus na to: jeśli ciebie nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Więc na to święty Piotr: no to umyj mnie całego. A Jezus tutaj trafia w sedno, stwierdza: umytemu, wykąpanemu potrzeba tylko nogi sobie umyć. I przez to pokazuje, że to obmycie jest symboliczne. Są takie rzeczy, których nie widzimy. Niby jesteśmy czyści, ale gdzieś wkradł się brud, chociażby taki pył z drogi. I dlatego nasze życie duchowe nie opiera się tylko na samodoskonaleniu. Bycie katolikiem to jest zarówno zmaganie się osobiste z własnym grzechem, jak i również przychodzenie na Eucharystię. A msza święta to jest ta chwila, kiedy jesteśmy pod wejrzeniem samego Pana Boga, że On oddziaływuje na nasze serce, tak jak Jezus na uczniów w wieczerniku. Pochyla się Jezus nad nami i sprawia, że różne rzeczy mogą zostać zmienione, że coś w nas wewnętrznie pęka, ba nawet więcej, bo poprzez tę czynność wewnętrzną Boga jesteśmy zachęcani, abyśmy my nie tylko osądzali naszych bliźnich, ale żebyśmy przychodzili im z pomocą, abyśmy pochylali się nad różnymi ich słabościami i chcieli w tym ich trudzie i zmaganiu dnia codziennego być im dużą pomocą. Czym różniła się ostatnia wieczerza Jezusa i apostołów od wszystkich innych uczt paschalnych, które miały miejsce wtedy w Jerozolimie? Otóż tak jak na wszystkich ucztach było błogosławieństwo, był chleb, tak jak nakazują zwyczaje, ale jednym Jezus złamał schemat. Otóż kiedy rozdawał uczestnikom uczty chleb, to powiedział te słowa,
które my słyszymy za każdym razem na mszy świętej, kiedy klęczymy i kiedy następuje konsekracja. Powiedział, to jest ciało moje. Czyli oprawił to komentarzem objaśniającym, że ten chleb utożsamił swoim ciałem. Tłumacząc z języka oryginalnego, moglibyśmy dosłownie powiedzieć, ten chleb to jestem ja. Ten chleb jest mną samym, moją osobą jako całością. W tym chlebie jestem obecny we własnej osobie. Później dochodzi do kolejnej zmiany. Zwyczajowemu podaniu kielicha błogosławieństwa po uczcie towarzyszą równie zaskakujące słowa objaśniające, które utożsamiają to wino z samym Jezusem. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. We krwi mojej, to znaczy poprzez moją męczeńską śmierć. I to było tym bardziej zadziwiające, bo w prawie żydowskim, jak i w zwyczajach, sprzeciwiano się idei picia krwi jakiegokolwiek stworzenia, zwierzęcia, a tym bardziej krwi ludzkiej. To, co powiedział Jezus, było bardzo symboliczne, dlatego że w czasach Starego Testamentu przymierza przypieczętowywano krwią ofiar. No i zobaczmy, przecież Bóg wyzwolił naród wybrany z Egiptu poprzez krew baranka paschalnego. Dlatego te słowa komentarza przy chlebie i przy winie nie znajdują nigdzie podobieństwa ani w judaizmie, ani w żadnych kultach misteriów helenistycznych. Dlatego trzeba je potraktować jako coś nowego, jako twórcze słowa Jezusa. Ogrójec. Kapitalna lokalizacja. Dlatego, że ogród oliwny znajdował się w cieniu wschodnich murów świątyni, więc był idealnym miejscem do tego, aby odpocząć po długich dysputach z uczonymi w piśmie, faryzeuszami, różnymi ludźmi. I dlatego dla Jezusa i jego uczniów był on ikoną odpoczynku. Nie bez powodu ewangelista zanotowuje, że Jezus często tam przebywał ze swoimi uczniami. I właśnie tam, gdzie tak chętnie przychodzili, aby trochę odetchnąć, doszło do przejmującej rozmowy między Jezusem a Bogiem Ojcem. Padły tam takie słowa. Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Patrząc na Jezusa, który w komfortowych miejscach mówi o niekomfortowych rzeczach, uzmysławiam sobie, że kroczenie Bożymi ścieżkami to nie tylko realizacja własnych planów na świętość, które mam w głowie, ale jest to też gotowość na to, aby kiedy zajdzie taka potrzeba, poświęcić rzeczy bliskie, ważne, przyjemne, aby była realizowana większa chwała Boża. Wyjaśnijmy sobie, o co chodzi z tym kielichem, o którym mówi Jezus w rozmowie z Bogiem Ojcem w Ogrójcu. Otóż według znawcy kultury żydowskiej, Shalom ben Horina, w trakcie wieczerzy paschalnej były wypijane 4 kielichy. I każdy z nich był wypijany z innego powodu. Pierwszy na pamiątkę uwolnienia, drugi uratowania, trzeci wybawienia, a czwarty wybraństwa. Ale również był i piąty kielich, ale on stał na stole i nikt go nie pił. Dlatego, że on był przygotowany dla proroka, dla Eliasza, który miał zapowiedzieć przyjście Mesjasza. I właśnie o tym kielichu mówi Jezus, że on ma go wypić, ale on będzie zapowiadał jego cierpienie i jego śmierć. Może to dziwnie zabrzmi, ale proponuję Wam, abyście dzisiaj umyli nogi swoim bliskim. Wiem, że to może być trochę krępujące, ale wierzcie mi, że to może być momentem przełomowym Waszej relacji. I ten gest przeważnie czynią księża wybranym 12 osobom w kościele. Ale pytanie, dlaczego nie możemy zrobić sobie tego w domu? I czuję, że dojdzie tam do ciekawych przełomów, dlatego zachęcam, aby od razu po umyciu spojrzeć tej osobie prosto w oczy. I błogosławię Wam na te gesty prostej, ale jakże ważnej miłości. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.